bierzemy udział w projekcie europejskim odnośnie powstawania młodzieżowych mediów. I jednym z naszych zadań, naszym celem tutaj samej obecności dzisiaj jest przypatrzenie się tej pracy dziennikarza po to, abyśmy sami potem mogli z tego wziąć jak najwięcej. A kiedy pani już wiedziała, że chce pani zostać dziennikarką? I co panią zmotywowało do tego? W przypadku zupełnego wyszło. A wróciłam z zagranicy i nie bardzo wiedziałam, gdzie się podziać. Zaczęłam spisywać swoje wspomnienia i trafiłam do Wiadomości Kościańskich, a potem zaczęłam tworzyć się Gazeta Kościańska i tak zostałam. Gdzie to jest redaktor naczelny? Kto go zastępuje? Gratuluję wam postawy obywatelskiej. Gratulujemy działalności na rzecz wolnego słowa w Polsce, w naszej Wielkopolsce. Ku chwale ojczyzny. Odczytam teraz przemowę skierowaną do czytelników i do całej redakcji. Do tej wiary, co jej Polska jest matką i ojczyzną. We w myśl zarządzenia dowódca oddziału rezerwy skautowej powołujemy wos we szeregi rezerwy skautowej. Jak tu wszystkich widać? Jak mocie chęć wyzwolić kościan od ucisku pruskiego trepa? Wstawiajcie się 15 lutego 2014 roku po myśli udzielonych kazów. Bez komendanta Józefa Kamińskiego. We w komendzie rezerwy skautowej, co się u nas znajduje we w Kościanie, sobie rozegrać trzecią edycję gry miejskiej kryptonim Wolność. Tutaj oficjalne pismo mobilizacyjne wręczam na wasze ręce. Dziękujemy. Stawiajcie się, bo skończycie jak te szkopy. Wyprowadzić! Szkopy raus! Tak, dobrze ich tu było, nie?